Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. Lockdown to termin wywodzący się z języka angielskiego i oznaczający przymusowy zakaz opuszczania jakiegoś terenu lub obszaru izolację lub zamknięcie. Może przybierać różne formy. O lockdownie pełnym, całkowitym, twardym mówimy wówczas, gdy występuje zakaz opuszczania danego obszaru np. miasta, powiatu, województwa. Wprowadzone są ograniczenia w przemieszczaniu się, podział kraju na strefy i świadczeniu usług. Natomiast lockdown miękki wiąże się z zamknięciem pewnych branż i wprowadzeniem ograniczeń, ale w niepełnym wymiarze, np. zakaz zgromadzeń powyżej pewnej liczby osób, realizacja zamówień w restauracjach wyłącznie na wynos, ograniczenia funkcjonowania galerii handlowych itd. Chcąc powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, rządy na całym świecie wprowadziły szereg ograniczeń związanych z działalnością gospodarczą i aktywnością społeczną. Ograniczenia niosą za sobą niestety dotkliwe skutki dla gospodarki. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach szczególnej niepewności i ryzyka wynikające z braku przejrzystości procesu decyzyjnego związanego z wprowadzaniem kolejnych ograniczeń oraz braku logicznego powiązania między sytuacją epidemiczną a skalą i dokuczliwością restrykcji. Małe firmy są mniej odporne na kryzys niż duże. Mniejsza jest ich możliwość dynamicznego dostosowania działalności do zmieniających się restrykcji i potrzeb rynku przez przekształcenie produktu, wprowadzanie nowych usług czy stworzenie nowych kanałów sprzedaży. Straty w sektorze usług. Pandemia bardzo nierównomiernie, asymetrycznie uderzyła w różne sektory. Tam, gdzie ryzyko zarażenia uznawane było za większe, ograniczano aktywność gospodarczą poprzez zastosowanie określonych restrykcji. Największe straty bezpośrednio wynikające z wprowadzonych ograniczeń poniosły sektory usługowe, w tym przede wszystkim zakwaterowanie i gastronomia, kultura, rozrywka i rekreacja. Negatywne skutki lockdownu odczuły również niektóre branże transportowe, w szczególności transport lotniczy, kolejowy i samochodowy, transport pasażerski. Znaczny uszczerbek poniósł również sektor handlu detalicznego. W sektorze usług widoczna była zmiana struktury zapotrzebowania na pracę. Szczególnie podczas pierwszej i drugiej fali obserwowano spadek zapotrzebowania na pracę w takich sektorach gospodarki jak handel, usługi, turystyka czy gastronomia. Natomiast rosło zapotrzebowanie na pracę w sektorze ochrony zdrowia, budownictwie czy w sektorze pomocy i opieki społecznej. Również praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal. W trudnej sytuacji znalazł się rynek pracy, czego bezpośrednim odzwierciedleniem był poziom rejestrowanej stopy bezrobocia oraz liczby dostępnych miejsc pracy. Spadek podaży dóbr, opóźnienia w łańcuchach dostaw i ograniczenia wymiany międzynarodowej. Globalny łańcuch dostaw w pojęciu ogólnym to sekwencja zdarzeń, proces przemieszczania się dóbr, materiałów, informacji, którym ma na celu zaspokojenie popytu na określone produkty. Kryzys związany z COVID-19 ujawnił istotne słabe punkty w działalności przedsiębiorstw i łańcuchach dostaw związane z warunkami pracy i przygotowaniem do sytuacji kryzysowych. Problemy z ciągłością dostaw okazały się głównym czynnikiem odpowiedzialnym za opóźnienia w wypuszczaniu na rynek nowych produktów. Przykładem mogą być m.in. opóźnienia w dostawie chipów, które pogłębiają światowe niedobory podzespołów i w konsekwencji opóźniają proces produkcyjny wielu urządzeń elektronicznych. Sektor IT, motoryzacja, branża AGD, a także przemysł telekomunikacyjny budujący sieć 5G korzystają w dużej mierze z tych samych komponentów i tych samych ograniczonych źródeł ich pozyskania. Problemy uwidocznione podczas pandemii COVID-19 w tym obszarze nie polegają na tym, że produkcja wielu wyrobów, w tym podzespołów, jest skoncentrowana w Chinach, ale że w ogóle jest skoncentrowana. Aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości, zaczęto poszukiwać kolejnych kontrahentów i poszerzać listę dostawców danych komponentów. Coraz częściej mówi się też o konieczności odejścia w zarządzaniu łańcuchami dostaw od koncepcji just in time, polegającej na dostarczaniu potrzebnych towarów dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, co ma ograniczać do minimum potrzeby magazynowania. Gdy większość wymiany międzynarodowej była ograniczana, odnotowano skok zapotrzebowania na produkty elektroniki użytkowej do pracy zdalnej i wyroby medyczne, który wyróżniał się pod względem czasu wystąpienia w pierwszej i w drugiej fali. Oszczędności wynikające z pracy zdalnej i ograniczonych możliwości konsumpcyjnych oraz spodziewane nadejście dalszych ograniczeń życia społeczno-gospodarczego spowodowały wzrost popytu na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Wystąpienie problemów z transportem morskim, który opóźniał docieranie produktów i półproduktów z powodu braku kontenerów i złego rozlokowania statków, brak dostępnych kontenerów w Chinach a ich nadmiar m.in. w portach europejskich, co spowodowało ponad trzykrotny wzrost cen frachtu. Wzrost cen surowców. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, wiosną 2020 roku ceny surowców załamały się w związku z zamrożeniem gospodarek i spadkiem popytu. Ceny ropy spadły do historycznie niskich poziomów, jednak wraz z luzowaniem ograniczeń i przywracaniem działalności wytwórczej, zapotrzebowanie z powrotem wzrosło, co pociągnęło za sobą powrót cen do stanu sprzed pandemii. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku innych dóbr surowcowych, przede wszystkim metali. Po niewielkim załamaniu wiosną 2020, ceny zaczęły rosnąć i od stycznia 2020 roku do marca 2021, ceny metali wzrosły aż o 42% i o 10% przewyższały poziom cen z 2010 roku. Wzrost zaangażowania państwa w gospodarkę. Pandemia spowodowała znaczący wzrost zaangażowania państwa w gospodarkę. Zakłócenia łańcuchów dostaw skłoniły szereg krajów na świecie do ingerencji w handel międzynarodowy. Najczęstszą formą były subsydia eksportowe. Zaczęły pojawiać się podziały między tymi, którzy uważają, że w kontekście pandemii największe zagrożenie dla ich wolności pochodzi od rządów z jednej strony, a tymi, którzy obawiają się zachowań w swoich współobywateli z drugiej. Jak zauważa Witold Kwaśnicki. Porządek obowiązujący w trakcie pandemii, lockdownów, pod pewnymi względami przypomina gospodarkę nakazowo rozdzielczą. Rządy mówią, które firmy mogą działać, a które nie, a następnie rozdzielają pomoc wybranym branżom, np. tarcze branżowe. Kryzys związany z koronawirusem stanowi wyzwanie dla gospodarki światowej i źródeł utrzymania. W kryzysie epidemiologicznym bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko chronili sektory o krytycznym znaczeniu dla naszej gospodarki, lecz także nasze aktywa, technologie i infrastrukturę oraz, co jeszcze ważniejsze, miejsca pracy i pracowników. Zamknięcie gospodarki na większość firm wpłynęło negatywnie, ale istnieją również branże, z którymi obeszło się wyjątkowo łagodnie. W przypadku niektórych z nich pandemia przyspieszyła wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. W czasie pandemii i w trakcie lockdownów Nastąpiło przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej, w tym rynku usług. Pandemia okazała się akceleratorem rozwoju branży e-commerce. W zakupach e-commerce można zaobserwować wyraźny odwrót od płatności gotówką przy odbiorze na korzyść transakcji online. Niewątpliwie wpływ na tę sytuację miała pandemia, bo korzystanie z bezgotówkowych form płatności było po prostu bezpieczniejsze. Najpopularniejszą metodą stał się przelew bankowy oraz płatności za pomocą urządzeń mobilnych. Z drugiej strony jednak przybliża nas to do społeczeństwa bezgotówkowego, co niesie za sobą inne potencjalne zagrożenia. Podczas zamknięcia gospodarki zaobserwowano również wzrost zachowań prospołecznych oraz odpowiedzialnej konsumpcji, takich jak rozwój platform ułatwiających kontakt pomiędzy potrzebującymi pomocy a społecznością lokalną. Pandemia COVID-19 przyczyniła się również do popularyzacji różnych form finansowania społecznościowego oraz dużej zmiany w świadomości społeczeństwa na temat crowdfundingu udziałowego. Przykładowo, w Polsce masowo i chętnie finansowano zbiórki w sieci na każdy cel. Autorką scenariusza jest dr Justyna Ziobrowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz podobienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.